Witam gorąco. Zapraszam Cię na ostatnie nasze spotkanie z funkcją kwadratową. Tą funkcją, która jest tak kochana i uwielbiana przez młodzież. Tematem naszego spotkania będzie, a co było na maturze? Zajmiemy się dzisiaj rozwiązywaniem przykładowych, zajmiemy się na tym naszym spotkaniu rozwiązywaniem przykładowych zadań, które pojawiły się już na maturze w zeszłym roku, jeszcze wcześniejszym roku, odkąd matura była obowiązkowa z matematyki. To jest nasze ostatnie spotkanie i to jest właśnie taka właśnie smutna bardzo informacja, dlatego że młodzież bardzo lubi funkcję kwadratową. Jak będzie oczywiście potrzeba, to ja jeszcze do niej wrócę. Jeszcze jakąś może lekcję nagram związaną z funkcją kwadratową, ale w moim kursie to jest już ostatni nasz temat, taki podsumowujący. Wybrałam na to nasze spotkanie, wybrałam zadania takie przykładowe. Funkcja kwadratowa to jest jeden z ważniejszych działów, które musisz opanować, już Ci o tym mówiłam, które musisz opanować, aby przystąpić swobodnie do matury z matematyki na poziomie podstawowym. Ja przygotowałam na to nasze spotkanie kilka przykładowych zadań wybranych z arkuszów maturalnych, ale sam, jak będziesz sobie analizował różnorodne arkusze, zobaczysz, tych zadań jest cała masa. Bardzo dużo zadań na maturze związanych jest albo stricte z funkcją kwadratową, albo po przekształceniach i tak de facto dochodzimy do funkcji kwadratowej. Więc zapraszam Cię, zostań jeszcze ze mną na tą jedną lekcję, ostatnią lekcję z funkcji kwadratowej. Zadanie numer 1, maj 2018, zadanie 6 za 1 punkt. Więc zapiszmy. Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f od x równa się minus 2 w nawiasie x plus 3 i razy w drugim nawiasie x minus 5. Liczby x1 oraz x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem i mamy cztery odpowiedzi. Ja może przepiszę tą funkcję, czyli f od x równa się minus 2, w nawiasie x dodać 3 i w drugim nawiasie x odjąć 5. x1 i x2, jak wiesz o tym, to są miejsca zerowe. To dla Ciebie żadne zdziwienie nie jest. I teraz popatrz, mamy cztery odpowiedzi. W każdej z tych odpowiedzi mamy policzyć sumę. X1 dodać X2 równa się pytajnik. X1 i X2, przypominam, to są miejsca zerowe naszej funkcji kwadratowej. Teraz tak, patrzymy sobie na ten wzór, który tutaj podany mamy w tym zadaniu numer 1. Patrzymy. Mamy już w głowie i taką informację, że funkcja kwadratowa, mieliśmy to już, że funkcja kwadratowa ma trzy postacie. Spróbujmy się zastanowić, czy to czasem nie jest któraś z postaci. Oczywiście jest to postać iloczynowa. Iloczynowa. Postać iloczynowa. Dlaczego ja to rozpoznałam, że jest postać iloczynowa? Bo popatrz, tu mam iloczyn i w głowie mam wzór na postać iloczynową. A w nawiasie x minus 1 i w drugim nawiasie x minus x2. Jeżeli się kapniesz, tak zorientujesz, że jest to postać iloczynowa, popatrz, jak szybko możesz dojść do wniosku, że x1 występuje tutaj, tylko że jest minus, a u Ciebie plus, to napiszemy minus 3. A x2 występuje tutaj, minus i minus się zgadza, czyli po prostu x2 to jest równe 5. No to skoro ja taką informację, popatrz, mam, to ja przecież, co to jest za problem teraz mi dodać? X1 dodać X2, minus 3 dodać 5, to się równa po prostu 2. No i patrzymy, czy jest taka odpowiedź 2. Oczywiście, że jest, jest to odpowiedź C. Wybrałam takie zadanie z matury z maja 2018, to jest zadanie za 1 punkt. Bo chcę z Tobą zrobić różnorodne zadania i takie za 1 punkt, i takie za 2, i takie za 4 z funkcją kwadratową, bo funkcja kwadratowa bywa różnie punktowana na maturze. Zadanie numer 2, maj 2018, zadanie 26 za 2 punkty, rozwiąż nierówność. Nierówność oczywiście przepiszę, 2x kwadrat minus 3x jest większe od 5. Wybrałam z tej samej matury, popatrz, zadanie za 2 punkty, wybrałam nierówność kwadratową. Praktycznie można powiedzieć, że na maturze z matematyki to jest taki komik.
Młodzież, jak zobaczy rozwiąż nierówność kwadratową, to większość się cieszy. Aha, dobra, wiem, jak to rozwiązywać. Oczywiście jest taki konik, taki brylancik na maturze, który jak zobaczysz, trzeba się cieszyć. Dlatego ja oczywiście masę w arkuszach maturalnych jest nierówności kwadratowych, ale ja nie wybierałam za dużo, bo ja tak chciałam Ci tylko pokazać, że akurat na maturze w maju 2018 roku też była nierówność kwadratowa. Dobrze, jaka jest zasada? Oczywiście przenosimy wszystko na jedną stronę, czyli będzie minus 5, jak przerzucę większe od zera. I tu otrzymałam taką moją nierówność kwadratową, którą będziemy rozwiązywać. Oczywiście zaczniemy od wypisywania ABC. A to jest 2, B to jest minus 3 i C to jest minus 5. Zatem liczymy deltę. Delta równa się B kwadrat, czyli minus 3 do kwadratu minus 4 razy 2 razy minus 5. No to dalej, delta równa się minus 3 do kwadratu, to jest oczywiście 9. I teraz będzie minus razy minus, to jest plus. Ja zawsze te minusy najpierw załatwiam. I teraz 4 razy 2 to jest 8, razy 5 mamy 40. Popatrz, jaki piękny dali na maturze przykład. Piękna delta. Więc ja ją teraz sobie spierwiastkuję i wyjdzie mi 7. Pierwiastek delty to jest 7. No to co liczę? No oczywiście liczę x1, x2. Wzorami, które już powinniśmy mieć opanowane. Minus b, czyli będzie 3. Minus pierwiastek z delty, czyli 7, nad 2 razy 2. No to pod spodem. 3 minus 7 minus 4 nad 4, czyli x1 to jest minus 1. No to liczę również x2, czyli będzie się różniło tylko w środku, że będzie zmieniony znak, czyli na dole będzie tak samo. Czyli będziemy mieć 10 nad 4. Oczywiście tutaj idealnie nie zrobimy, no ale całości możemy wyciągnąć, czyli 2 całe. I 2/4, czyli ja napiszę 1/2. No i teraz co? Teraz pamiętaj, nie wystarczy tylko tyle zrobić. Jak tak zrobisz na maturze, dostaniesz 1 punkt, a za to zadanie są 2 punkty. Pamiętaj, nierówności kwadratowe muszą się kończyć rysunkiem, chociaż jest część młodzieży, która wcale rysunku nie robi, tylko od razu w głowie wyobraża sobie, jak będzie wyglądał taki szkic wykresu tej funkcji kwadratowej, podaje od razu przedział. Jeżeli tak umiesz, jest przesuper. Ale jak nie umiesz, to ja Ci to muszę tłumaczyć i dlatego ja te miejsca zerowe zaznaczam na osi liczbowej i myślę nad tym, czy ramiona są do góry, czy na dół. Oczywiście widzisz, że do góry. Rysuję Ci taką parabolkę, która ma ramiona skierowane do góry. Tu są plusy, a tu są minusy. I teraz na końcu patrzymy, jaki był zwrot. Zwrot był nierówności, że jest ta, to 2x kwadrat minus 3x minus 5, ta funkcja kwadratowa ma być większa od zera. To gdzie ona jest większa od zera? No w tych kawałeczkach. Czyli będziemy mieć x należy od minus nieskończoności do minus 1 otwartej, suma od otwartej 2 i 1 druga do tam daleko do plus nieskończoności. I to jest nasza odpowiedź do zadania. Wiesz o tym, że na maturze jest miejsce w niektórych zadaniach na odpowiedź, tak? I taką odpowiedź masz napisać. Oczywiście możesz słownie. Rozwiązaniem nierówności jest i zapisać tutaj taka suma przedziałów. Możesz, ale wystarczy jak tak zapiszesz. Zadanie numer 3, sierpień 2017, zadanie 32 za 4 aż punkt. Funkcja kwadratowa f od x równa się ax kwadrat plus bx plus c ma dwa różne miejsca zerowe, x1 równe minus 2 oraz x2 równe 6. Wykres funkcji f przechodzi przez punkt a o współrzędnych 1 minus 5. Oblicz najmniejszą wartość tej funkcji. No więc ja zapiszę. Mamy tak. Mamy funkcję kwadratową ax kwadrat plus bx plus c. To jest funkcja kwadratowa i o niej wiemy takie informacje, że jedno z miejsc zerowych to jest minus 2, a drugie z miejsc zerowych to jest 6. I teraz, co jeszcze wiemy? Wiemy, że wykres tej funkcji przechodzi przez taki punkt o współrzędnych 1 i minus 5. Co mamy wyliczyć? Mamy wyliczyć wartość najmniejszą, ja tak zapisuję, f minimum, wartość najmniejszą tej funkcji naszej f. Zanim przejdziemy do wartości najmniejszej, to mój drogi, najpierw musimy jakiś wzór napisać, żebyśmy mogli później myśleć o wartości najmniejszej. No to tak, pamiętasz, jak robiliśmy takie lekcje, uczyliśmy się lekcji, gdzie były miejsca zerowe, co ja Ci powiedziałam? Że miejsca zerowe, jak zobaczysz na maturze, od razu musisz skojarzyć z postacią iloczynową. Ja Ci tą postać napiszę jeszcze raz,
A, x minus x1, x minus x2. Dlaczego? Dlatego, że najprościej tak zrobić zadanie. Oczywiście to nie jest jedyny sposób, ale ja Ci taki pokazuję. X minus, i teraz będzie minus 2, czyli ja sobie plus 2 i w drugim nawiasie x minus 6. No i oczywiście znowu, co następuje dalej. F od x, musisz rozumieć, że to jest inaczej y. Ja już tyle razy o tym mówię, ale powtarzam jeszcze raz, że f od x to jest inaczej y. Teraz, co mi jeszcze podano w zadaniu? Podano mi na maturze, że wykres przechodzi przez taki punkt, a punkt ma x i y współrzędne. Czyli ja ten punkt mogę śmiało podstawić pod wzór. Dlaczego? Bo wykres tej funkcji przechodzi przez podany punkt. No to ja podstawiam. Czyli za y minus 5 równa się. A przepisuję za x 1 i za tego x oczywiście też 1. No to co? No to wykonujemy działanie. Minus 5 równa się a razy 1 dodać 2 to jest oczywiście 3 razy 1 odjąć 5 to jest minus 5. No to dalej, minus 5 równa się, ja muszę to mnożenie wykonać. Wszystko naraz, czyli będzie minus 3 razy 5 to jest 15. I teraz przenoszę to na tą stronę, czyli będę miała 15a równa się, a minus 5 na drugą stronę to będzie 5. Dzielę przez 15 i dochodzę do wniosku, że a to jest 5 nad 15. Po skróceniu oczywiście będzie 1/3. Wyszło mi takie a równa się 1/3. Co zrobić teraz z tym a? No wrócić oczywiście w to miejsce, czyli napisać sobie, że y, czy tam f od x równa się 1/3. Otwieram nawias x plus 2 i drugi nawias x minus 6. Już popatrz, zyskujesz punkty na maturze. Już masz przynajmniej ze 2 punkty na maturze. Teraz trzeba wyznaczyć wartość najmniejszą. I teraz tak, przypomnijmy sobie, jak będzie wyglądał wykres tej funkcji. Oczywiście a wyszło dodatnie, czyli ramiona będą skierowane w górę, tak? Ramiona w górę, to gdzie będzie wartość najmniejsza? No tu będzie wartość najmniejsza, w tym naszym kochanym wierzchołeczku. W wierzchołeczku, a konkretnie ile będzie wynosiła? Wartość najmniejsza to jest nasze q. Czyli ja teraz wiem, że muszę policzyć q. Q mogę liczyć różnymi sposobami. Myślę, że najprościej nam będzie Q wyliczyć na podstawie P, chociaż możesz ze wzoru na Q, bo jest taki wzór, że Q to się równa minus delta nad 4A. I oczywiście ten wzór możemy zastosować, ale ja tutaj zrobię sprytniej. Najpierw wyliczę sobie P, ale nie ze wzoru minus B nad 2A, tylko ze wzoru, że P jest średnią arytmetyczną miejsc zerowych. Dlaczego? No bo przecież mam miejsca zerowe, to co będę kombinować? Czyli to się równa. Za x1 podstawiam minus 2, dodać za x2 6 nad 2. To się równa 4 nad 2, czyli to się równa 2. To skoro policzyłam, że p jest 2, to ja mogę powiedzieć, że q to jest moja wartość funkcji dla dwójki. Czyli do wzoru, a ja mam tutaj mój wzór, jak widzisz, podstawiam dwójeczkę. No dopisz, 1/3, otwieram nawias. 2 dodać 2. I otwieram drugi nawias. 2 odjąć 6. No to liczę sobie 1/3 razy 2 dodać 2 to 4 razy 2 odjąć 6 to będzie minus 4. I ja to wszystko pomnożę, wynik będzie oczywiście na minusie. Pomnożę sobie 4 razy 4 to 16, 16 razy 1/3 to jest 16/3. No mogę wyciągnąć całości, czyli minus 5 całych i 1/3. I to, mój drogi, co policzyłam, to jest moja wartość najmniejsza, która w tym wypadku wynosi minus 5 całych i 1/3. Oczywiście mógłbyś zrobić to inaczej. Mógłbyś powymnażać nawias razy nawias, a później wszystko razy 1/3 i później wyliczyć deltę standardowo i później z delty, na podstawie delty wyliczyć q. Q to jest minus delta nad 4a, prawda? Można byłoby i myślę, że spokojnie do tego samego byś doszedł. Ja zrobiłam Ci takim sposobem, bo mi było akurat łatwiej takim sposobem. Zadanie numer 4, maj 2017, zadanie 29, znowu za 4 punkty. Funkcja kwadratowa f jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych x, wzór f od x równa się ax kwadrat plus bx plus c. Największa wartość funkcji f jest równa 6 oraz f od minus 6 jest równe f od 0 jest równe 3 drugie. Oblicz wartość współczynnika a. Dobrze, ja przepiszę. Podana jest funkcja
kwadratowa takim wzorem. Oczywiście w tym wzorze mamy trzy niewiadome, A, B, C. I tak, wypisujmy treść. Wartość największa, ja to oznaczam F max, jest równe 6. Oraz jest taka informacja, że F od minus 6 to jest to samo co F od 0 i to się równa 3 drugie. I naszym zadaniem jest wyliczyć wartość współczynnika A. No tak poprosili, prawda, o wyznaczenie współczynnika A. Zrobimy to zadanie w taki sposób, myślę, że taki bardziej pomysłowy. Może zacznę od tego, że F max jest równe 6. Od tego zaczniemy. Czyli co to znaczy, że wartość największa jest równa 6? To znaczy, że nasza parabola będzie miała ramiona skierowane w dół i tu jest maksimum, czyli ja wnioskuję z tego, oczywiście w wierzchołku, ja wnioskuję, że Q jest równe 6. Być może do czegoś mi się to sprzyda. Tu korzystamy z własności funkcji kwadratowej. Powinieneś pamiętać, że jak ma ramiona skierowane w dół, to wtedy w wierzchołku osiąga wartość największą, a ta wartość największa to jest właśnie nasze Q. Q równe 6. No to tak, myślimy sobie, mamy kurde już Q, nie? To pasowałoby jeszcze mieć P. I teraz jest taki problem. Dlatego, że tak, P, do P by nam potrzebne było na przykład miejsca zerowe. No, ale nie mam miejsc zerowych. No, to do P moglibyśmy wzór minus B nad 2A. No, ale ani B, ani A nie mam. Nie bardzo, nie? No to co myślimy? No to spróbujmy sobie, załóżmy, wyobrazić wykres tej funkcji konkretnie przy użyciu tych zależności. Ja spróbuję taki narysować, żebyśmy coś na podstawie tego wykresu spróbowali wymyśleć. Czyli ja tu napiszę sobie, że tutaj oznaczam nasze osie x i y. I teraz tak, dla minus 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, spróbujmy, dla minus 6 i dla 0, ona przyjmuje wartość 3 drugie. A załóżmy, że tu jest jedynka, to tu gdzieś będzie 1,5, czyli 3 drugie. Co to oznacza? Oznacza to, że mogłabym taki punkt zaznaczyć, że dla minus 6 jest 3 drugie i dla 0 jest też 3 drugie. Wiem o tym, że wartość największa wynosi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak? To wiemy. Czyli to oznacza, że gdybym ja teraz chciała narysować Tobie parabolę, to ona będzie musiała, popatrz, tak wyglądać. Mam nadzieję, że Ciebie to nie dziwi. No, postarałam się tam w miarę estetycznie narysować. Oczywiście można było się go doczepić. Ale to jest taki rysunek poglądowy, z którego my mamy wywnioskować pewne informacje. Popatrz, tu nie na darmo jest podane w treści, że dla minus 6 i dla 0 przyjmuje taką samą wartość. To nie są miejsca zerowe, absolutnie. Ale wiemy, że jest taka sama wartość. Popatrz. Wartość, która wynosi 1,5. Co nam to daje? Daje nam ta informacja tyle, że ja mogę wywnioskować, że skoro parabola jest taką piękną funkcją, to ten wierzchołek będzie leżał tu na środeczku. Jakbym ja to zrzutowała, popatrz, on będzie leżał tutaj na środeczku. I tu będzie mój wierzchołek W. Czyli ja mogłabym na podstawie wykresu wywnioskować, że moje P to będzie średnia arytmetyczna tych punktów minus 6 i 0. Czyli minus 6 dodać 0 nad 2. Czyli P to się równa minus 3. Czyli zauważ, ja korzystam niby ze wzoru takiego, jak Ci podałam, że P to jest średnia arytmetyczna miejsc zerowych, ale powiedziałam Ci, że absolutnie to nie są miejsca zerowe. Ale co jest ważnego? Że nie ten punkt jeden jest wyżej, drugi niżej. Tylko te punkty są równo, mają taką samą wartość, prawda? Czyli one, oba te punkciki leżą na takiej prostej, stałej. Dlatego ja z tego mogę wywnioskować, że tu musi być środeczek. Czyli wierzchołek musi leżeć normalnie na linii środka tych naszych punkcików, tych kropeczek, które zaznaczyłam. Jakiś punkt A mogę podpisać bardziej profesjonalnie, jakiś punkt B. Bardzo ważne. Ja na podstawie mojej wyobraźni geometrycznej jestem w stanie to wywnioskować. Oczywiście to znowu nie jest jedyny sposób, ale najszybszy. Dlaczego? Dlatego, że skoro mam już P, mam Q, ja mogę napisać, że mój wierzchołek ma współrzędne minus 3 i 6. A skoro wierzchołek, to już mi się w głowie układa, aha, była taka postać kanoniczna, która właśnie mówiła mi, że da się ją zbudować, ten wzór funkcji na bazie P i Q. No to przypominam sobie, a otwieramy nawias. X minus P, czyli minus 3, czyli plus 3, do kwadratu i za tym plus
6. I teraz popatrz, co ja mam w tej postaci. Mam tą literkę A, którą właśnie kazano mi policzyć. Tą literkę A mam policzyć. No i teraz muszę podstawić co? A obojętnie, albo sobie podstawię punkt A, albo sobie podstawię punkt B. Ja może Ci napiszę, że punkt A ma współrzędne minus 6 i 3 drugie i punkt B ma współrzędne 0 i 3 drugie. Oczywiście z tych warunków to wywnioskowałam, prawda? Z wykresu. Ja podstawiam oczywiście punkt B, bo łatwiej, prawda? Bo 0 mi się tu łatwiej będzie podstawiał. No więc za Y 3 drugie równa się A, za X 0 dodać 3 do kwadratu dodać 6. No to proszę bardzo, 3 drugie równa się A i teraz 0 plus 3 to jest 3 do kwadratu, to jest 9, czyli A razy 9 plus 6. Mi się oczywiście absolutnie nie podoba razy 9, więc napiszemy 9A plus 6. Wymieniam sobie te strony, czyli po prostu tylko je przemienię bez zmiany znaku. Napiszę równa się 3 drugie. Jak komuś się nie podoba to, że jest mianownik, a ciach, razy 2 nie będzie mianownika, czyli razy 2 to będzie 18a, razy 2 to będzie tutaj 12 i to się równa 3. No to piszemy 18a równa się, 12 przenoszę, będę miała 3 minus 12, czyli 18a równa się minus, mam tutaj 9, podzielę przez 18 i dojdę do wniosku, że A to jest minus 9 18, co się oczywiście cudownie skróci i wyjdzie nam A równe minus 1 druga. I koniec. Zadanie na 4 punkty niebanalne, powiem Ci, niebanalne ze względu na to, że chociaż wiadomo, jakby się nad tym zastanowić, to można też inaczej zrobić, tylko będzie dłużej. Ale mówię niebanalne ze względu na to, że musieliśmy wywnioskować, że skoro mamy dwa takie argumenty, które mają taką samą wartość, to wierzchołek będzie leżał tutaj centralnie, czyli wierzchołek z konkretnie współrzędną P mogę policzyć jako średnią arytmetyczną tych dwóch argumentów. Bardzo ciekawe i myślę, że bardzo uczące zadanie, więc zwróć na niego szczególną uwagę. Zadanie numer 5, sierpień 2016, zadanie 29 teraz za 2 punkty, żeby było tak różnorodnie. Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f od x równa się x kwadrat minus 11x. Oblicz najmniejszą wartość funkcji f w przedziale od minus 6 domknięte do 6 domknięte. No więc zadanie, mamy podaną funkcję x kwadrat minus 11x, mamy podany przedział od minus 6 do 6 i informacja taka, żeby policzyć f minimum, wartość najmniejszą tej funkcji w takim przedziale domkniętym. No to pierwsza moja informacja jest taka tutaj, że musimy się zastanowić, jak ona będzie miała ramiona skierowane. Ona oczywiście ramiona ma skierowane w górę, rozpoznajemy to po współczynniku a i myślimy sobie tak, wartość najmniejsza mogłaby być potencjalnie, bo tutaj jest oczywiście wierzchołek, to potencjalnie wartość najmniejsza mogłaby być Q. No tak, ale jak pamiętasz taką lekcję, gdzie uczyłam Cię wartości największej, najmniejszej funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym, to zwracałam Ci na to uwagę, że to wszystko zależy jak ja wytnę, biorę nożyczki i obcinam tą parabolę. Czy zahaczę o wierzchołek, czy nie zahaczę? Dlatego pamiętasz, że mówiłam Ci, że najpierw powinniśmy zacząć od policzenia P. No a zanim P wypiszę, współczynniki ABC. A to jest 1, B to minus 11 i C to 0. Czyli pamiętaj, w takim zadaniu, gdzie masz wartość największą, najmniejszą funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym, zacznij od policzenia P. P to się równa minus B nad 2A, czyli P to się równa minus minus 11 nad 2 razy 1, to nie będę pisała, czyli tutaj minusy się skasują, wychodzi mi 11 drugich, czyli 5 całych i 1 druga. I jaka dla mnie informacja? Bardzo ważna, że moje P należy do przedziału od minus 6 do 6. Skoro należy do przedziału, to znaczy się, że jak ja tą parabolę ucinam, popatrz, to ja ją utnę tak, że jeszcze ten P należy, czyli ja ją odtąd obetnę aż dotąd gdzieś. 5 i 1 druga za niedługo już jest 6, ale jeszcze się zmieszczę, prawda? Czyli jeszcze zahaczę o ten wierzchołek, jak wezmę nożyczki i będę obcinała. Zatem muszę wyliczyć Q. No to Q mogę wyliczyć znowu jako wartość funkcji dla argumentu 5 i 1 druga. Albo Q mogę policzyć, to Ci mogę tutaj zapisać, albo Q możemy policzyć jako minus delta nad 4a. A że w poprzednich zadaniach robiłam Q jako F od 5 i jako F od P, to może teraz zrobić.
robimy tym sposobem. Tym bardziej, że na przykład ktoś pomyśli, a 5, 1, 2, a nie chcemy się podnosić do kwadratu, nie? No to dlatego w tym wypadku możesz zastosować wzór na deltę, czyli policzmy sobie deltę. Delta to się nazywa V kwadrat, czyli minus 11 do kwadratu, minus 4 razy 1 razy, uwaga, 0. Czyli delta równa się 11 do kwadratu, to jest 121, a tu jest oczywiście minus 0, to ja nie piszę. No i Q to się uzna minus 121, czyli minus delta nad 4 razy 1. No to oczywiście napiszemy minus 121 nad 4. No pasowałoby wyciągnąć te całości, czyli będziemy mieć minus. Tu mamy 30,1/4. Tyle nam wyszło, czyli wniosek z tego, wartość najmniejsza tej mojej funkcji to jest minus 30,1/4. Nie przerażamy się, że wychodzi nam wynik z ułamkiem. A co z tego? Co z tego? Wyszło jak wyszło. Najważniejsze, że mamy wyznaczoną wartość najmniejszą tej funkcji. A o to właśnie prosili na maturze. Zadanie numer 6, czerwiec 2016, zadanie 10 za 1 punkt. Dana jest funkcja kwadratowa wzorem f od x równa się minus 2 w nawiasie x plus 5, a w drugim nawiasie x minus 11. Wskaż maksymalny przedział, w którym funkcja jest rosnąca. Starałam się powybierać zadania różnorodne, żeby to w jednym zadaniu z Tobą przypomnieć nierówność kwadratową, to w innym przypomnieć postać iloczynową, to w innym również z Tobą przypomnieć pewne własności funkcji kwadratowej. I ja mam się zastanowić, gdzie ta funkcja rośnie. Czyli funkcja rośnie, wyznaczyć maksymalny przedział i rośnie i wybrać odpowiedź ABCD. No więc zacznijmy od tego, co to jest za postać. Ta postać, jak widzisz, jest to postać iloczynowa. Ja Ci tutaj jeszcze raz podam tutaj wzór. Jest to postać iloczynowa. I teraz, jak ramiona ma skierowane ta parabola, bo to jest kluczowe. Oczywiście ramiona są w dół, dlatego że a to jest minus 2. Co ja z tej postaci iloczynowej mogę odczytać? Mogę odczytać, że pierwsze miejsce zerowe to jest minus 5, a drugie miejsce zerowe to jest 11. I teraz uwaga. Skoro ona ma ramiona skierowane w dół, to popatrz, ona w tym kawałeczku odtąd dotąd sobie rośnie. Pamiętasz, jak mówiliśmy o własnościach funkcji kwadratowej, to właśnie odczytywaliśmy z wykresu i pisaliśmy tak. Funkcja rośnie dla x należącego od minus nieskończoności do mojego, uwaga, p i to p domykamy. Dlaczego do p? Ponieważ ja podaję przedział na x, to ja nie mogę teraz q nagle Ci wyczasnąć. Ja muszę napisać p ze względu na to, że było x należy. Czyli jak x, to od minus nieskończoności w tym wypadku do p, nie do q, żebyś się nie pomylił. No to teraz tak, myślimy sobie, no to potrzebujemy tylko p. Jaki był wzór na p? No był wzór minus b nad 2a. A no, ale tak nie bardzo, bo mamy postać doczynową, może jakiś inny wzór. Oczywiście, przypominałam Ci, mówiłam Ci, że jest ten drugi wzór na policzenie P jako średnia arytmetyczna z miejsc zerowych. No to proszę bardzo, P to się równa minus 5 dodać 11 nad 2. Czyli P to się równa minus 5 dodać 11 to jest 6 nad 2, czyli P to się równa 3. Czyli ja teraz wnioskuję, że funkcja moja rośnie dla x należącego od minus nieskończoności do trójki domkniętej i patrzę sobie, jakie tam są odpowiedzi A, B, C, D. Oczywiście jest to odpowiedź A, taki właśnie przedział. Sam przedział jest od odpowiedzi. Nie ma takiego pełnego zapisu, jest tylko przedział od minus nieskończoności do trójki domkniętej. Zadanie numer 7, maj 2014, zadanie 26 za 2 punkty. Wykresem funkcji kwadratowej f od x równa się 2x kwadrat plus bx plus c jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt o współrzędnych w równa się 4 i 0. Oblicz wartości współczynników b i c. Przepiszę f od x równa się 2x kwadrat plus bx plus c i podali mi, że wierzchołek ma współrzędne 4, 0, a naszym zadaniem jest policzyć współczynniki b i c. Dlaczego to zadanie wybrałam? Popatrz, wybrałam to zadanie, dlatego że tutaj mamy niewiadome dwa współczynniki B i C. Wiadome jest A. Dlatego, żebyś się nie zdziwił, że czasem może tak być, że nie wszystkie A, B, C będą napisane. Może się okazać, że tylko jedna będzie niewiadoma, albo dwie niewiadome, tak jak tutaj, różnie może być. Dlatego specjalnie takie zadanie wybrałam. No i tak, skoro podane mam w zadaniu, że wierzchołek ma współrzędne 4 i 0, to mi od razu musi zaświtać. Wierzchołek to były współrzędne P i Q, a P i Q to przecież była postać.
tylko że kanoniczna. Czyli przypomnijmy sobie wzór. A było w nawiasie x minus p do kwadratu dodać q. No to spróbujmy napisać dla naszej funkcji kwadratowej. Najprostszym sposobem, jakim mogę Cię uczę, zamiast y sobie napisałam tym razem f od x, bo mogę. A, popatrz, wynosi 2. X minus p to jest 4 do kwadratu. Dodać 0. Napiszę, żeby było. No to f od x równa się 2, przepiszę, a teraz podnoszę do kwadratu wzorem skróconego mnożenia. Czyli x do kwadratu jako pierwsze. Dalej, minus podwojony pierwszy razy drugi. 2 razy 4 to 8 razy x, 8x. Dodać drugi do kwadratu, czyli 16. No ty plus 0 już nie będę pisała, no nie? No to teraz f od x równa się, teraz muszę to wymnożyć. 2x kwadrat minus 16x plus 2 razy 16 to 32. Super, popatrz, dostałam postać ogólną, a wyszłam sobie od kanonicznej. A dlaczego chciałam postać ogólną? No bo z postaci ogólnej ja super zczytam B i C. Czyli zczytuję B to jest minus 16, a C to jest po prostu 32. I to, mój drogi, jest odpowiedź do naszego zadania. Mieliśmy wyznaczyć współczynniki B i C. To jest znowu jeden ze sposobów. Możesz zrobić to inaczej, ale tak jest najszybciej, jak ja mogłam Ci zaoferować. Zadanie numer 8, czerwiec 2015, zadanie 30 za 2 punkty. Funkcja kwadratowa f dla x równego minus 3 przyjmuje wartość największą równą 4. Do wykresu funkcji f należy punkt o współrzędnych minus 1 i 3. Zapisz wzór funkcji kwadratowej f. No więc piszę. Funkcja kwadratowa jest jakaś f od x. Ja ją sobie zapiszę ax kwadrat plus bx plus c. No bo oczywiście mi nie szkodzi. I teraz tak. Funkcja przyjmuje wartość największą, czyli ja zapiszę wartość największą równą 4 dla jakiego x? Jest w treści napisane dla x równego minus 3. Ja przepisałam tylko nie słownie, tylko teraz skrótem matematycznym przepisałam. Do wykresu funkcji należy punkt o współrzędnych minus 1 i 3. I naszym zadaniem jest wyznaczyć wzór tej funkcji. Ale przepraszam, czy jest podane w treści jaki wzór? Ty wiesz, mój drogi, że wzory są trzy. Postać ogólna, postać kanoniczna, postać rzeczynowa. Jeżeli nie pisze jaki wzór, to zrób taki, jaki Ci pasuje. Zobaczysz, jaki nam będzie pasował. Dobrze, no to teraz musimy wyciągnąć informację z treści. Czyli co to znaczy, że f max równa się 4? To znaczy, że ramiona muszą być skierowane w dół i tutaj właśnie u góry musi być w wierzchołku wartość największa. Ja już o tym niejednokrotnie Ci mówiłam. Zatem z tego ja wnioskuję, że moje q to jest 4, a moje p to minus 3. A skoro ja to wywnioskowałam, to od razu musi mi się zasiedzieć światełko w głowie. Aha, to zrobię postać kanoniczną. To zróbmy. F od x równa się a, bo nie wiem ile, w nawiasie x minus p, czyli minus minus 3, czyli plus 3 do kwadratu i plus q, czyli plus 4. No ale co jeszcze mam podane w treści? No mam podany punkt, który jak zwykle ma współrzędne x i y i jak zwykle mogę go podstawić. Za f od x podstawiam oczywiście 3 równa się a, otwieram nawias, minus 1 dodać 3 do kwadratu i dodać 4. No to oczywiście wykonuję. Najpierw nawia się minus 1 dodać 3 to jest 2 do kwadratu, to jest 4, napiszę a razy 4, dodać 4. Teraz nie mogę widzieć kropki, masz mi się pozbyć kropki. Czyli 3 równa się a razy 4 to jest 4a, dodać 4. Wywracamy strony, czyli 4a dodać 4 równa się 3 i przenoszę na drugą stronę. Czyli 4a równa się 3 minus 4. Czyli 4a równa się minus 1, podzielę oczywiście przez 4 i dochodzę do wniosku, że a to jest minus 1 czwarta, taki ułamek. No to co? No to wrócę! No to wrócę do czego? No do postaci kanonicznej, bo mi najłatwiej. Czyli f od x równa się minus 1 czwarta, otwieram nawias x plus 3 do kwadratu i dodać 4. To, co ja teraz napisałam, to jest wzór w postaci kanonicznej, ale skoro w treści na maturze nie prosili
o jaką postać, jak mam zostawić, zostawiam tak, jak mi pasuje, najprościej. Oczywiście, że jak ktoś będzie miał czas, może zacząć sobie to podnosić do kwadratu, wzorem skróconego mnożenia, wymnażać, doprowadzić do postaci ogólnej. Możesz, ale i tak nie dostaniesz dodatkowych punktów. Jeżeli polecenie jest wyznaczyć wzór, to obojętnie, jaki wzór wyznaczasz. To, co przygotowałam dla Ciebie, te 8 zadań na tym naszym spotkaniu, to były zadania maturalne. Wybrałam je z arkuszy maturalnych, z tych matur, które pisali Twoi poprzednicy, Twoi starsi koledzy. Co możemy podsumowując powiedzieć tutaj? Na pewno cały ten kurs ma wielką wartość. Kurs z funkcji kwadratowej jest bardzo ważnym kursem, aczkolwiek ja tutaj mogę wyciągnąć jasno i klarownie takie wnioski, że bardzo często na maturze pojawia się oczywiście nasz brylancik, czyli nierówność kwadratowa, bardzo często, ale równie często pojawiają się zadania z własności funkcji kwadratowej. Popatrz, było zadanie, gdzie była podana wartość największa, wartość najmniejsza, gdzie była funkcja rosnąca, gdzie był wierzchołek podany, gdzie były miejsca zerowe podane. Czyli co jest ważne w funkcji kwadratowej? Musisz rozumieć jej wykres, jej miejsca zerowe, jej wierzchołek, jej przedział, gdzie ona rośnie, gdzie ona maleje. Czyli ogólnie fajnie by było, żebyś umiał z wykresu odczytać własności, żebyś umiał z własności wyciągnąć wnioski, wyznaczyć wzór. To się bardzo często pojawia na maturze. Oczywiście, że ja Cię uczyłam rozwiązywania na przykład zadań tekstowych z wykorzystaniem oczywiście funkcji kwadratowej, równań kwadratowych, nierówności kwadratowych. Nie podałam Ci dzisiaj na tym naszym spotkaniu żadnego takiego zadania. Bardzo rzadko takie zadania bywają na maturze, ale nigdy nie wiemy, mój drogi, co akurat w tym roku, kiedy Ty będziesz zdawał maturę, co akurat wtedy będzie na maturze. My oczywiście realizujemy podstawę programową i ja tworząc ten kurs dla Ciebie właśnie chciałam zrealizować podstawę programową, więc nauczyłam Cię, mam nadzieję, wszystkiego, co jest potrzebne do tego, żebyś zdał maturę podstawową. Natomiast na tym spotkaniu mogę wyciągnąć tylko takie wnioski, że arkusze maturalne są konstruowane bardzo często w oparciu o własności funkcji kwadratowej, o nierówności kwadratowe, prawda? To mogę takie tylko wnioski wyciągnąć, ale tak naprawdę obowiązuje Cię cały zakres, który z Tobą przerobiłam, zakres funkcji kwadratowej. Przykro, że już kończymy tą funkcję kwadratową, bo funkcja kwadratowa jest bardzo ważnym działem. Bardzo ważnym działem, może troszkę przykro, ale pamiętaj, zawsze sobie wracaj. Jeżeli Cię coś nurtuje, czegoś nie będziesz umiał w arkuszu rozwiązać, cofnij sobie, oglądnij jeszcze raz tą lekcję. Bo może dzięki oglądnięciu po raz kolejny tej samej lekcji pewne rzeczy Ci się utrwalą. Zapraszam Cię do tego. Jeżeli Ci się oczywiście podobają moje kursy, to zapraszam Cię do obejrzenia kolejnych kursów i do kolejnej nauki ze mną i poznawania coraz to nowych dziedzin, coraz to nowych zastosowań matematyki. Życzę Ci w tym wszystkim bardzo, bardzo, bardzo wielu sukcesów i powodzenia. Zapraszam na kolejne spotkanie ze mną.